Kolejny, 23 powód, dla którego nie jestem świadkiem Jehowy. I ten powód jest zawarty m.in. w Mateusza 6, rozdział 9, werset. Uświęcenie imienia Bożego. Nauczanie strażnicy dotyczące tego wersetu, Mateusza 6, rozdział 9, werset, koncentruje się na tym, że według tłumaczenia Nowego Świata jest tam powiedziane, musicie więc modlić się w ten sposób, Ojcze nasz w niebiosach, niech będzie uświęcone Twoje imię. Świadkowie Jehowy twierdzą, że jedynym sposobem na uświęcenie imienia Bożego jest nazywanie Go prawdziwym imieniem Jehowa i traktowanie Go, tego imienia, jako świętego. Aby nasze modlitwy zostały wysłuchane, według tej teorii musimy zwracać się do Boga tym imieniem. Nazywanie Boga jakimkolwiek innym imieniem jest według tej opinii hańbą. Zauważyłem już wcześniej, że pogląd strażnicy, że przesądni żydowscy skrybowie usunęli święte imię Jehowa z Biblii, ma pewne podstawy. Zgodnie z tym świadkowie Jehowy mówią nam również, że większość dzisiejszych tłumaczeń Biblii wprowadza w błąd lub oszukuje ludzi, ponieważ pomija imię Jehowa jako imię Boże. W 1961 roku Towarzystwo Biblijne i Traktatowe Strażnica opublikowało książkę zatytułowaną według Mateusza 6:9 Niech będzie uświęcone imię Twoje. W tej książce są tego typu hipotezy. Przytaczam je według tego, co tam jest napisane. Tłumaczenie Księgi Biblii na więcej języków lub dialektów trwa. Aby księga mogła dotrzeć do coraz większej liczby ludzi, których życie wieczne jest w niebezpieczeństwie. Ale z wielu z tych tłumaczeń nie możemy poznać imienia naszego Stwórcy, ponieważ zamiast jego imienia użyto innego słowa lub tytułu. Przez takie tłumaczenia imię nie było szanowane, czczone ani uważane za święte. W rzeczywistości zostało ukryte przed czytelnikami, którzy muszą znać imię dla własnego zbawienia. Tyle opinia strażnicy. Jak możemy poznać to imię, kontynuuje strażnica, która przyniesie nam zbawienie? Ta sama księga strażnicy mówi nam, jeżeli leży nam na sercu nasze wieczne dobro, będziemy usilnie pragnąć poznać Boga, poznać Go takim, jakim jest, a nie takim, jakim fałszywie przedstawia go chrześcijaństwo. Znajomość tę możemy osiągnąć czytając i studiując Księgę Jego imienia, Pismo Święte, oraz ściśle związując się z Jego zatwierdzoną, widzialną organizacją, ludem Jego imienia, ostatkiem Jego namaszczonych świadków, wiernymi i roztropnymi, jeśli chodzi o klasę niewolników, czy to co właśnie przytoczyłem, jest prawdą, jak twierdzi Towarzystwo Strażnica, że przesądni żydowscy skrybowie usunęli święte imię Jehowa z Biblii? No już wspomnieliśmy o tym, że mimo, że pewne przesłanki ku temu są, to jest to co do zasady niedorzeczne. Nie ma cienia dowodu na poparcie tego twierdzenia. Można nawet poprosić świadka Jehowy o przedstawienie twardych dowodów na poparcie tego twierdzenia, choć oczywiście tego nie zrobi, bo nie ma. Rzeczywiście twierdzenie to jest szczególnie absurdalne, biorąc pod uwagę fakt, że Towarzystwo Strażnica nigdzie indziej nie przedstawia żadnych dowodów na ten temat oraz, że Towarzystwo Strażnica gdzie indziej argumentuje za głęboką dokładnością zarówno rękopisów Starego, jak i Nowego Testamentu. Na przykład strażnicy w książce Rozumowanie na podstawie pism albo Rozmowy na podstawie pism
z aprobatą zacytowano książkę Sir Frederica Kenyona o tytule The Chester Beatty Biblica Papyri. Książka ta pokazuje tekstową wiarygodność zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu. Więc musimy sobie to prosto wyjaśnić. Stanowisko strażnicy co do imienia Bożego, wyrwanego rzekomo z Biblii przez zabobonnych skrybów, jest zmyśleniem, jawnym, nieprawdziwym twierdzeniem. Można powiedzieć nawet jawnym kłamstwem. Nie tylko nie ma cienia dowodu na poparcie tego twierdzenia, ale istnieje ogromna ilość dowodów przeciwnych. Owszem, istniała zabobonność Żydów, ale od zabobonności Żydów w odnoszeniu się do imienia Bożego do celowego usuwania tego imienia, to już jest daleki zarzut, głęboko idący w po prostu absurd. W rzeczywistości im więcej dowodów z manuskryptów zbadamy, tym jaśniejsze staje się, że starożytni skrybowie byli zdumiewająco dokładni w przekazywaniu tekstu biblijnego, w tym, jeśli by wystąpiło gdzieś, również przekazaliby imię Boże. I jeśli dałeś się przekonać świadkom Jehowy co do ich nauki, to możesz sam siebie zapytać, jak towarzystwo strażnica może argumentować za głęboką dokładnością rękopisów Starego i Nowego Testamentu i równocześnie w tym samym czasie mówić, że rzekomo imię Jehowa zostało usunięte z tych rękopisów przez przesądnych żydowskich skrybów. Jest tutaj bardzo ważne, żeby zwrócić uwagę na to, że są liczne fakty naukowe. Jednym z takich faktów jest przedstawiony fakt przez Mariana Bodina, eksperta teologii strażnicy, który mówi, że wstawienie przez strażnicę imienia Jehowa w Nowym Testamencie wbrew wszelkim dowodom z rękopisów jest tylko kolejną próbą ze strony świadków Jehowy, aby zaciemnić prawdę. To znaczy, że imię, które Nowy Testament konsekwentnie podnosi, przedstawia to imię Jezus, a nie Jehowa. I Marian Bodin sugeruje, że istnieje wiele pytań, które można zadać zainteresowanym świadkom Jehowy, aby wykazać, że Nowy Testament konsekwentnie podnosi imię Jezus, a nie Jehowa. Kiedy rozmawiasz ze świadkiem Jehowy lub sam jesteś świadkiem Jehowy, pamiętaj, aby właśnie się tym zająć, aby takie właśnie zagadnienie przeanalizować. Więc jedno z takich pytań, które powinieneś sobie zadać, jeśli byłeś przekonany przez nauki świadków Jehowy, to w czyim imieniu powinniśmy się spotykać? I odpowiedź znajdziesz w Mateusza 18:20 oraz w 1 Koryntian 5:4. Oczywiście powinniśmy się spotykać w imieniu Pana Jezusa. Kolejne pytanie, jakie powinieneś sobie zadać, to takie. Demony podlegają czyjemu imieniu? I mamy to opisane w Łukasza 10:17 oraz w Dziejach Apostolskich 16:18 oraz w Dziejach Apostolskich 17:18. Przeczytaj te fragmenty ze swojej Biblii. Zobaczysz, że tam jest wyraźnie powiedziane, że demony podlegają imieniu Jezus. Kolejne pytanie, które powinieneś sobie zadać, jeśli zostałeś przez świadków Jehowy przekonany, to to, w czyim imieniu należy głosić pokutę i przebaczenie. Jak mówi Łukasza 24:47, mówi, że należy głosić w imieniu Jezusa. Także zadaj sobie pytanie, w czyje imię masz wierzyć i otrzymać odpuszczenie grzechów. Zwróć uwagę na Ewangelię Jana, 1 rozdział, 12 werset, Ewangelię Jana, 3 rozdział, 16 werset, Dzieje Apostolskie 10:43, pierwszy list Jana 3:23,
oraz pierwszy list Jana 5:13. Jeśli przejrzysz te wersety, zobaczysz, że to w imię Pana Jezusa masz wierzyć i w imię Pana Jezusa jesteś w stanie otrzymać odpuszczenie grzechów. Kolejne pytanie, które powinieneś sobie zadać, to w czyim imieniu, a nie w innym imieniu, możesz otrzymać zbawienie, jeśli uwierzysz. Jeśli uwierzysz Panu Jezusowi Chrystusowi, Dzieje Apostolskie 4:12 mówią, że w imieniu Jezusa, a nie w żadnym innym imieniu możesz otrzymać przebaczenie, zbawienie, życie wieczne. Kolejne pytanie, jakie powinieneś sobie zadać po przeczytaniu Dziejów Apostolskich 4:12 z Twojej Biblii, to którego imienia należy wzywać, gdy zanosimy nasze prośby do Boga w czasie modlitwy. I to mówi nam na przykład Ewangelia Jana 14:13 oraz 14:14. Także mówi nam o tym Ewangelia Jana 15:16. Również mówi nam o tym Ewangelia Jana 16:23 oraz 24. Odpowiedź jest prosta. Imienia Jezus należy wzywać, gdy zanosimy nasze prośby do Boga w trakcie modlitwy. Kolejne pytanie, które powinieneś sobie zadać, w czyim imieniu jest zesłany Duch Święty? I tu przychodzi nam na pomoc Ewangelia Jana 14:26 i odkrywamy tam, że w imieniu Pana Jezusa jest Duch Święty zesłany. Do czyjego imienia i autorytetu przywoływali uczniowie, uzdrawiając chorych i chromych, kulawych? Dzieje Apostolskie, 3:16 mówi wyraźnie, że do imienia Jezusa i do autorytetu Jezusa oni się odwoływali. A także 4:7-10 oraz 30, jeśli chodzi o Dzieje Apostolskie, potwierdza nam to, że imienia Jezus i imienia i autorytetu Jezusa przywoływali uczniowie, uzdrawiając chorych i kulawych. Kolejne pytanie, które powinieneś sobie zadać. Czyjego imienia apostoł Paweł kazał nam wzywać? I co mówi nam pierwszy list do Koryntian, 1:2? Mówi nam, że powinniśmy wzywać imienia Pana Jezusa Chrystusa. Kolejne pytanie, które powinieneś zadać sobie, to którego imienia możemy doszukiwać się w Efezjan 1:21 jako tego, które jest jako imię ponad wszelkie imię. Czyli które imię jest ponad wszelkie imię? Filipian 2:9-11 oraz Efezjan 1:21 mówią, że to imię Pana Jezusa jest ponad wszelkie imię. Na każde z tych pytań odpowiedź jest Jezus Chrystus. I powinno to służyć zwróceniu uwagi uczciwego, sprawiedliwego świadka Jehowy, który przeanalizuje te wersety. Te odniesienia do Pisma Świętego powinny być więcej niż wystarczające do zademonstrowania imienia, którym należy identyfikować prawdziwych naśladowców Boga. Także zachęcam Cię, żebyś zwrócił uwagę na to, że jest tutaj mowa m.in. w liście do Filipian 2:9-11 o fakcie, w którym powiedziano nam, że Chrystus otrzymał imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się wszelkie kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemskich i wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem. I co ciekawe, to jest cytat ze Starego Testamentu, fragmentu Starego Testamentu o Jahwe. Istotnie, apostoł Paweł, znawca Starego Testamentu w pełnym tego słowa znaczeniu, nawiązuje do Izajasza 45:22-24, gdzie Jehowa, Jahwe, mówi: ja jestem Bogiem i nie ma innego, przysiągłem na siebie,
usta moje wypowiedziały z całą szczerością słowo, którego tutaj możemy użyć. Czytam z Izajasza 45 rozdział 22 do 24 wersetu. Do mnie się zwróćcie wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione, bo ja jestem Bogiem i nie ma innego. Przysiągłem na siebie, z moich ust wyszła prawda, słowo niezmienne, że przede mną będzie się zginać wszelkie kolano, będzie przysięgał wszelki język, mówiąc jedynie w Panu, czyli w Jahwe, jest zbawienie i moc. Do Niego przyjdą ze wstydem wszyscy, którzy się na Niego gniewali. Jak widać, Izajasza 45:22-24 mówi, że przed Bogiem zegnie się każde kolano, na Niego będzie przysięgał każdy język. Apostoł Paweł czerpał ze swojej rozległej znajomości Starego Testamentu, aby podkreślić, że to, co jest prawdą o Jehowie, o Jahwe, jest również prawdą o Chrystusie, Panu całej ludzkości. I tutaj warto sobie uwzględnić nauczanie Dziejów Apostolskich 1:8. Tam Pan Jezus zapewnił: otrzymacie moc Ducha Świętego, gdy zstąpi na was i będziecie moimi świadkami, zarówno w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż do najodleglejszego miejsca na ziemi. I to mamy zapisane w Ewangeliach, w Ewangelii Mateusza. Natomiast w Dziejach Apostolskich 1:8 nam przypomniane. I było to im przypomniane. Jesteśmy powołani, by być świadkami Jezusa Chrystusa. Nie jest tutaj akcentowane imię Jehowa. No i jeśli zostałeś przekonany przez świadków Jehowy do ich poglądów, możesz sam siebie zapytać, komu według Dziejów Apostolskich 1:8 mamy być świadkami. Czy możesz uczciwie to powiedzieć, kładąc nacisk wyłącznie na Jehowę? Czy jesteś posłuszny Dziejom Apostolskim, pierwszy rozdział, 8 werset? Jeśli więc Jezus jest imieniem, którym należy identyfikować prawdziwych naśladowców Boga, jak już zauważyłeś, że to zaakcentowałem, to co oznacza Mateusza 6:9, gdzie Jezus powiedział: musicie więc modlić się w ten sposób: Ojcze nasz w niebiosach, niech Twoje imię będzie uświęcone. Po pierwsze, zwróć uwagę, zauważ, że Jezus nigdy nie nazywa Boga Jehową w tym wersecie ani nigdzie indziej. Natomiast Bóg Ojciec nazywa Jezusa Jehową w liście do Hebrajczyków, rozdział 1. I teraz, jeżeli to Bóg Ojciec nazywa Jezusa Jehową, to Jezus jest Jehową. I Pan Jezus nazywa Boga Ojcem. To samo w sobie obala stanowisko strażnicy. Mateusz 6:9 jest lepiej przetłumaczony, jeśli będzie oddany w ten sposób. Módlcie się więc w ten sposób: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, i święć się imię Twoje. Dlatego jest ważne, żebyś zapamiętał te argumenty. I także warto wziąć pod uwagę, co starożytni postrzegali jako ich imię. Imię wśród starożytnych było uważane za równoważne z kimkolwiek lub z czymkolwiek, co je nosiło. Znajomość osoby i znajomość imienia danej osoby oznaczała poznanie jego istoty i sedna. Imię Boga odnosi się do Boga jako objawionego
ludzkości. Dlatego imię Boga brzmi w taki sposób, aby było odbiciem tego, kim jest Bóg. Dlatego Mateusza 6,9 dotyczy nie tylko czczenia imienia Bożego co do zasady, ale przede wszystkim czczenia osoby, którą to imię reprezentuje. Ponadto na tym tle znamienne jest, że słowo poświęcony w grece oznacza okazywać cześć, traktować jako świętych, poważać, cenić, czcić i adorować. Teraz oczywiście Bóg jest już święty, dlatego nie jest to modlitwa, aby Bóg lub Jego imię zostało tutaj uwzględnione jako święte, ale raczej, aby On i Jego imię byli traktowani jako święci i szanowani przez Jego lud. I tutaj myślę, że warto, żebyś zerknął do Księgi Wyjścia, 20 rozdział, 8 werset, a także do Księgi Kapłańskiej, rozdział 19, werset 2 oraz werset 32, a także Ezechiela, 36 rozdział, werset 23 i 1 Piotra 1,15. Święcimy imię Boga nie przez zewnętrzne nazywanie Go Jehową i to słowem, którego nigdzie nie ma, w kontekście co do Ojca, ale przez takie uporządkowanie naszych myśli i postępowania, aby w żaden sposób nie obrazić Boga. Kontrastem do uświęcić jest profanować, co oznacza traktować obojętnie, zaniedbywać, lekceważyć. W ten sposób wielu pogan traktowało Boga na przestrzeni dziejów. W przeciwieństwie do takich pogan, dzieci bożych, którzy swoimi myślami i postępowaniem mają odnosić się do Niego z wielką czcią.